Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. Na rolniczym dziale wszystko drogie jest. Hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i takie tuczyłbym. Także witam was serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście Miatek i witam ze serii Bracia Polskiej Farmy. Oczywiście w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 2019. Na poprzednim odcinku, tak jak wam zapowiadałem, jeżeli zostawicie 1500 łapy w górę, to dzisiaj się pojawia egzekucja filmu Jasona. No i oczywiście dobiliście. W ciągu jednego dnia dobiliście, widzowie, ponad 2000 łapy w górę, za co, widzowie, bardzo dziękujemy oczywiście. I powiem wam tak, no dzisiaj ogólnie pada na kanał oczywiście ten odcinek z egzekucji tutaj. Ale czekajcie, muszę telefon dobrać, ktoś do mnie, widzowie, dzwoni. Numer zastrzeżony oczywiście, widzowie, ktoś numer zastrzeżony do mnie dzwoni, ciekawe kto. Dzień dobry, z tej strony Mietek Asad. Zginiesz! O, Jason, skąd mój numer? A, znalazłem twój numer! W jakiej sprawie dzwonisz? Z głowy krokodyla! Ja nie mam żadnej głowy krokodyla, w jakiej sprawie dzwonisz? Zginiesz! No zginę, no już mówisz to 10 razy i dalej nie zginę. Co z panem Darkiem? On już jest na stosie! Nie ma takiej opcji, ja dzisiaj po niego jadę. Nie pojedziesz po niego, bo musi zamiankę zrobić. Jaką zamiankę? Jak nie będzie pod tym odcinkiem 2000 łapek, to przez te 12 godzin pan Darka zginie na stosie, spalony będzie. I już nie ratujesz go. Nikt ci nie pomoże. Oj, czekajcie, widzowie, coś się rozłączy, pan Jason. Słyszeliście, widzowie? Powiedział, że jeżeli tutaj po dzisiejszym odcinku nie będzie 2000 łapek, to pan Darek pójdzie, będzie spalony żywcem na stosie. Normalnie będzie, widzowie, ognisko i zostanie spalony. Ja nie wiem, widzowie, jak wy to zrobicie. Na poprzednim odcinku zostawi 1500, no ale mówię, ponad 2000. No to po dzisiejszym, bo on powiedzie, macie 24 godziny. No zostawienie, widzowie, po dzisiejszym odcinku 2000 łapek. No nie wiem, widzowie, jak wy to zrobicie. Musicie, widzowie, zostawić 2000 łapek, bo inaczej to pan Darek zostanie chyba zabity na Bracie Polskiej Farmie. Subika oczywiście możecie zostawić, no bo lecimy teraz po 33 tysiące subskrypcji. Brakuje niecałe jeszcze 50 subików, także dobijamy, lecimy po 33 tysiące subików. Dzisiaj ostatni subskrybentów tego kanału, czyli tutaj są, jak widzicie. Jeżeli chciałbyś się znajdować na kolejnym odcinku, to dzisiaj zostawię subika, ja cię wyświetlę na kolejnym odcinku, także zostaw suba, jeżeli chcesz być tutaj jakoś wyróżniony jako subskrybenci. Napiszcie hashtag egzekucja, ja mu oczywiście przypnę serduszko i zapraszam was na szwagry piwcia. Link w opisie. I co widzowie w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj to jest, widzowie, pierwsza próba zabicia oczywiście Jasona. No dziwne, dostałem telefon oczywiście, jak sami się słyszeli, dostałem telefon oczywiście tutaj oczy Jasona, że jeżeli nie będzie po dzisiejszym odcinku 2000 łapek, to pan Darka zostanie spalony na stosie. No powiem wam tak średnio, no tak średnio, bo ogólnie wiecie, jak ja dzisiaj chciałbym zabić Jasona, to potem nie dowiemy się, gdzie jest pan Darek, nie? No ale dobra, jak żeśmy, widzowie, przyszykowali już pułapkę, to trzeba tę pułapkę niestety, widzowie, ale wykorzystać na dzisiejszym odcinku. Tak jak było, widzowie, zrobione, zaplanowane. Dzisiaj jedziemy, widzowie, zabić Jasona, pierwsza próba zabicia Jasona. Sprowadzenie go oczywiście do pułapki, sprowadzenie go, wiecie, do stanu nerwowego, żeby nas zaczął gonić. No i oczywiście wtedy on wpada w pułapkę, wybucha jego auto i następnie jest, widzowie, zabicie pana Jasona. Zobaczymy, czy to się, widzowie, w dzisiejszym odcinku uda. Oby, widzowie, tak się stało. Jeżeli tak się nie stanie, będzie troszeczkę lipa. No ale tak jak mówię, sami zaciszeli. 2000 łapek to będzie oczywiście wypuszczenie pana Darka z rąk Jasona. Tak sobie samemu zażyczył. Nie wiem, skąd wziął mój numer. Prawdopodobno od Indora, bo Indor ma mój numer. Więc prawdopodobnie da mu Indor, a on z nim, wiecie, trzyma. Jest z nim oczywiście, także prawdopodobnie Indor dał mój numer Jasonowi. No prawdopodobnie tak się stało, że jak dzwonił do mnie na odcinku, że 2000 łapek sobie zażyczył za głowę pana Darka. No to, widzowie, nie wiem, wbijajcie, no to nie wiem, widzowie, chcecie tutaj oczywiście, że pan Darek przeszedł na serii czy nie. To, widzowie, zależy tylko i wyłącznie od was. Dobra, widzowie, ja odczepiam oczywiście tutaj BMW od dwukołówki.
bo nam nie będzie to potrzebne. Na ostatnim live wtedy oczywiście znalazłem taką fajną tutaj dwukółkę. Ogólnie za przy drodze, przy gospodarstwie pani Grażynki. Także ogólnie znalazłem właśnie taką dwukółkę fajną niebieską. Tak ja sobie ogólnie ją wziąłem. No i co? Tak jak mówię, pojedziemy na gospodarkę pana Jasona. Do Jasona oczywiście pojedziemy. Spróbujemy go jakoś sprowadzić do tej pułapki, bo oczywiście musimy dzisiaj tę pułapkę wykorzystać. Nie wiem, czy on tam gdzieś chodził po swojej okolicy. Co tym razem? Cześć! Ty, dziadek! Co się stało? Siema, z strony Slindora. Ty jest tak, witam serdecznie. Witam pana. Ty, po co ty mnie wziąłeś? No, cześć. Po co tego człowieka zawiozłeś tutaj na dachu? To słuchaj, przywieźli z kancelarii. Co to jest? Nie wiem chyba, nie wiem kto to jest, ale wiem, że twój Adel przywieźli, do mnie to przywieźli to pod chałupę i nie wiem co z nim zrobić, tym człowiekiem. No a to nie jest mój człowiek, to jest twój człowiek, to może twój stary jest. Wiesz to kurwa i nie pierdol nawet. No to nie jest moje, proszę mi to zabierać natychmiast, to halo. Zaraz syn, zaraz ojciec przyjdzie i powie ci kurwa, że masz to brać, to był pod twój adres zapisane, to nie mój, wiesz kurwa to i chuj, pierdol nawet. Co mi to zostawił, po co mi to dał? A ty? Jak tam żyjesz na stare lata? Zaraz trwała ci troskawkę? Dobra, weź go zostaw. Bierzesz go czy nie? Bo ja mam brać. No ale to nie jest mój człowiek, to chyba mój wujek, ja też się zostaw. Zobacz, może twój wujek jest, no on jest zostaw to, postaw go, niech stoi. Nieprzytomny jest, zęba, koło do bagażnika? Weź go zostaw, niech stoi. Weź go, ty weź go do łóżka, kurwa, dobra, poszedł. Dobra, ja biorę, weź odsuń się i wypadł. Bierzesz go? Odjeżdżaj. A ty? Odjeżdżaj! Ty, dziadek! Odjeżdżaj, no bo czasu nie mam, bo ja dziś jadę jeszcze. Dalej, dziś jedzie, pokaż. Jadę na egzekucję Jasona. Ale oni poszukiwani. No wyjeżdżaj! Bo jak kurwa nie ma sprawy, to wyjeżdżaj. Ale Jacksona nie złapiesz, on już zlecenie wziął. Ale dobra, nie dyryguj, wyjeżdżaj. Chcesz być zamordowany w 13 tym? W piątek? Chcesz być zamordowany? Wyjeżdżaj. Nie będę wyjeżdżał. No wyjeżdżaj, bo czasu nie ma, jak nie, to sam pojadę. To cię podrzuca kurwa, po co ten ciało dajesz? To twój wujek jest. Dobra widzowie, ja wyjadę tyłem na wyżej, wyjadę widzowie tyłem. Dobra, wyjeżdżam. Wjeżdżamy, David, dzisiaj nie mamy czasu na dyrygowanie z młodym tym synem Dorem, z Krystianem, bo to nie ma czasu. My mamy, David, inną sprawę do roboty, mamy pojechać oczywiście na gospodarkę do Jasona, mamy go dzisiaj prawdopodobnie zabić, no powinniśmy go dzisiaj zabić, zobaczymy czy się uda, czy się nie uda. Jak się uda, to będzie, David, elegancko. Jeżeli się nie uda, to będzie problem, nie? Bo wtedy, David, naprawdę się denerwuje, ale chociaż, żeby, widzowie, była spalona jego furgonetka, to będzie, David, zajebiście dzisiaj, nie? Chociaż spalić jego furgonetkę, to... Myślę, że będzie dobrze i się mega zdenerwuje, nie? Prawo, lewo i dominicie nie ma. Ciekawe, czy ten z tyłu jedzie, ten łepek malutki. Nie, dobra, nie jedzie. Myślałem, widzowie, że z tyłu to nam nie jedzie. Oby widzowie nie jechał, bo tego widzowie nie może widzieć. Dobra, skręcamy sobie razem, widzowie, tutaj już. Nie będziemy jechać naokoło, wiecie, przez gospodarstwo pani Maryny. Ja tam ogólnie, widzowie, byłem na ostatnim live'ie. Ten, kto był, oczywiście ten był. No to byłem, widzowie, tam na ostatnim live'ie. Wziąłem helikopter przetransportowałem troszeczkę w inne miejsce, z tyłu za tartakiem, jakby co stoi, jakby ktoś pytał, gdzie jest helikopter. No helikopter jakby co jest w całości, nikt tam nic przy tym nie grzebał, także helikopter jest w całości. No i po prostu przetransportowałem, bo nie chciałem, żeby stał na tym miejscu, bo to wiecie, w każdej chwili mafia może zajechać, może go ukraść, a nam to jest, widzowie, potrzebne, jest ten nam potrzebne. Możemy, widzowie, w razie czego sprzedać to. I planuję, widzowie, w razie czego sprzedać to i wykupić po prostu na budowę domu do pana Darka, bo ten dom aktualnie co stoi jest przyjęty przez komornika, chyba nie będzie go w stanie odkupić, ani nie jest chyba w stanie złożyć protestu do sądu czy coś takiegokolwiek, więc to jest, widzowie, prawdopodobnie przyjęte przez komornika i nie będzie w stanie tego odzyskać, także zbieram, widzowie, jak najbardziej pieniądze na budowę nowego gospodarstwa pana Darka, także każdy, widzowie, może się złożyć oczywiście łapkami w górę pod dzisiejszym materiałem. No i subskrypcja na kanale oczywiście. Dobra, zobaczcie, czekajcie, bo się ogólnie zbliżamy już. Powoli na gospodarstwo pana Jasona. I teraz tak, widzowie, oczywiście mam taki plan, żeby po prostu tak, wjechać u niego na gospodarkę, poszukać pana Darka możliwe na jego gospodarstwie, otworzyć stodołę, jak się da radę. Bo czekaliście, widzowie, na ten moment, kiedy otworzymy oczywiście to stodołę. No i... Zobaczymy, co sobie do stodoły się znajduje, może prawdopodobnie jest tam uwieziony właśnie pan Darek. Ale to jest, widzowie, jeszcze nie wiadomo. Chcieliście, żebyśmy otworzyli w dzisiejszym odcinku stodołę oraz oczywiście zabili Jasona na dzisiejszym odcinku. To będziemy dzisiaj próbowali. I ktoś też pytał w komentarzach, że skąd ma to 60. A powiem, że sam nie wiem, ale on też tam mówił, że zabił jakąś 80-letnią babkę i ukradł oczywiście z gospodarstwa to 60. Także takie dymy się ogólnie dzieją na tej wojnie brudnowskiej.
No a tak jak mówię, mój plan jest taki: zdenerwowanie, zajeżdżanie mu na gospodarkę, zdenerwowanie go, podpuszczenie go, żeby po prostu mnie ścigał, ale on musi mi widzowie ścigać furgonetką. On nie może mi widzowie jechać 60-tką. To musi widzowie być furgonetka. On musi jechać tą swoją zieloną furgonetką, musi mnie gonić. Musi mnie gonić. Ja muszę być pierwszy. Muszę mieć widzowie odległość, ja wiem, 50 metrów. Żebym ja był w stanie ominąć tą pułapkę, zakręcić i oczywiście patrzeć, jak on jedzie, w stronę tej dziury. No i wiecie, wtedy ten cały oczywiście wybuch i tego, i zgon oczywiście, zabicie pana Jasona, mordercy z Woli Brudnowskiej, nie? No to planuję oczywiście zrobić, no jakoś tak, bo innego widzowie rozwiązania nie widzę, no tylko i właśnie tak bym to chciał zrobić, nie? No, także tak to widzowie planuję zrobić. Także dobra, widzowie, podjeżdżamy oczywiście, jedziemy. Dobra, widzowie, także ruszamy oczywiście, byłem jeszcze, wiecie, się wysikać w krzaki, żeby się przygotować tego wszystkiego. Ale czekajcie, bo ktoś tam naprzeciwka jedzie, o cholera jasna, czekajcie, bo to Jason jedzie. Dobra, zapalamy, żeby jeszcze mnie nie widział. Wycofiemy, widzowie, jakoś tu szybko w krzaki. Cholera jasna, co on tu, widzowie, robi? Czekajcie, zajedziemy tutaj w krzaki. Co on tu, widzowie, cholera jasna, robi? Jechał 60-tką. Oby tutaj, widzowie, nie jechał w tą stronę. Czekajcie, gdzie on jedzie? Drzewo nie jedzie, zrobię, drzewo nie... Opał! Gdzie on widzowie jedzie, cholera jasna? Czekajcie, już tam skręcił. Trupy! Ten... Pali! Na stosie. Co on tu, widzowie, cholera jasna jeszcze robi? Przecież on miał być na gospodarstwie. Gdzie on jeszcze palandruje? Dobra, pojechał, widzowie, pojechał. Co on będzie robił? Dobra, on, widzowie, pojechał w tamtym kierunku. To ja jadę, widzowie, tamtą stroną. Pojedziemy oczywiście tamtą stronę, zajedziemy na gospodarkę, jeszcze zobaczyć, czy jest furgonetka. Żeby oczywiście na to swoją furgonetkę nas gonił, bo o to chodzi. Dobra, jest, stoi na gospodarce furgonetka, dobra, teraz tak. Jedziemy zobaczyć tamtą stroną, co on będzie dzisiaj kombinował jeszcze. Bo on gdzieś pojechał do lasu, ale nie wiem, po co on tam pojechał. Miał na gospodarstwie siedzieć. Jest! Wypiło zacząłem. To jest, k***a. Ryszkicia przyjechał. Wyciągnij! Oje! Wyciągnij tutaj, tu jest pułapka, uwaga, widzę. Oje jest! Oje jest! Słuchaj, nie mogę ciąć, kurwa, co to jest za lata? Gdzie on jest, tu biedny jest? Brr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 
Ty kurwa, gdzie on stoi? Śledzi mi ktoś! O kurwa! Ty, a gdzie jest jego 60? Gdzie jest jego 60? Kurwa, się tak. Ale co on tam w ogóle w tym lesie robi? Skąd on w ogóle piłeś, nie powiedz? Gdzie jest ta 60? W tym lesie biega, stopiło go, nie widzę, widzowie. Mogę czołać, to jest kurwa. Kurwa, się mać. Coś mi tu śledzi. Dobra, jest, stoi, jest 60. Dawaj do bagażnika wchodź. Wysiadaj stąd. O, dobra, Jasona mamy w pace. Dobra, Jason jest! Jest paka, zamykamy bagażnik, szybko! Żeby nam widzowie nie uciekł, mamy Jasona! Ja, Jason widzowie jest! Mamy Jasona! Dobra, widzowie, są uciekam. Prawie żeśmy widzowie mieli Jasona w pace, ale nam uciekł niestety. Niestety nam widzowie uciekł. Dobra, widzowie, czekamy aż wróci na gospodarkę i zaczynamy oczywiście z tym, co pułapką, nie? Zaczynamy to jest to po prostu pułapką. Nie. Dobra, czekamy tutaj na niego, aż wyjdzie. Nie. Ja będę widział z tyłu za nim jako ten BMW już. Ja to powodu kolor jedzę. Dobra, jedzie się nie jedzie. Jadzie troszeczkę klient. Dobra, jedzie, słychać go. Irura! Czekajcie, bo go rzuca jak diabli to w 60. Jadę z tyłu! Dobra, dawaj, dawaj na gospodarkę! Za chwilę jedziemy cię zabić.
Na pewno. Dawaj, dawaj. Na pewno. Dawaj, elegancko sobie jedziesz. Na chwilę będzie wypadek, zobacz co się stanie. Dawaj, to dawaj. Zostanie jadę, to zostanie jadę. Pan Darka już nie żyje. Kurwa, zjadę. Przeci mi, kurwa. Trzeba go kurwa zabić, bo on wszystko dużo, dużo wie. Trzeba go zabić. I go zabije. Teraz go zabije, teraz kurwa nie żyje. Zajadłem drogę. Widać zaraźcie na gospodarce twoim. Zabity leżysz teraz. Dawaj. Dawaj. Kuba, klapę mi utworzył z boku. Wyjmy go. Dobra, jedzie, widzowie, jedzie. Dobra, jedzie, jedzie. Dobrze jest, widzowie, dobrze jest. Teraz tak, to gdzie jest ten zakręt? Gdzie jest ten zakręt? Teraz tak. Goni mnie, goni mnie. Dobra, jedzie! O cholera, jasno. Dobra, jedzie, jedzie, jedzie. Teraz tak, kurwa, widzowie, mijamy tę dziurę. Jep. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Cholera, jasno. Dawaj, tutaj jedzieś, dawaj, tutaj tędy jedź. Ja tutaj stoję, Jason! No, dawaj, 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 dawaj. Będzie jechał tędy czy nie? Jedzie, 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 jedzie. O cholera jasna. Co to widzę był za wybuch? Czekajcie, wybuchło to wszystko? Co to się stanęło, widzowie? Pokażcie tu. O cholera, jaki dym, widzowie. Co tam się dzieje? Ale prawdopodobnie widzieliście, widzowie? Jason chyba nie wyszedł z tego, nie? Czekajcie, jest tam w ogóle furgonetka, bo widziałem, że wjechał. Widziałem, widzowie, tylko ten moment, jak wjechał i straciłem przytomność, bo był, widzowie, potężny wybuch. Czekajcie, jest pożar. Dobra, pali się. Jest, widzowie, jego furgonetka zielona. Także, widzowie, sukces. Zabiliśmy, widzowie, Jasona na dzisiejszym odcinku. Widzowie, udało się. Nareszcie, widzowie, żeśmy go zabili, oczywiście, udało się. A zobaczcie, widzowie, jaki potężny pożar, nie? To by pasowało, widzowie, jakoś ugasić, nie? Bo wiecie, to musi cały to może las spalić za chwilę, nie? Ale, widzowie, udało. Da. Ja, cholera jasna, jakim cudem? O, wysiadł, widzowie, musimy sobie nagranie cofnąć na kamerce, nie widziałem go. Da. O, cholera jasna, co on tu robi? Ratujemy mój ten... furnetka. Cholera jasna, widzowie, ja sobie uciekam. Jakim cudem, widzowie, żeście to widzieli? Weźcie, widzowie, cofnijcie nagranie, przecież ja tak raz nie mogę. Ja za chwilę czekajcie, sobie cofnę nagranie. Ale nie zabić, to pułapka była. Przecież on nie wysiadł chyba z tego auta, co on tu robi? Czekajcie, to jest on? Cholera jasna, on żyje! Gasimy, ratujcie mnie! Ale widzowie, jak on w ogóle żyje? Żyje, nie zabiłeś mnie, ja niesmiertelny jestem. Jakim cudem w ogóle, widzowie, on żyje? Teraz zginiesz, teraz. Jego furgonetka leci, przecież on powinien być zabity, przecież on wjechał razem do tej... Przecież on wjechał do tej dziury, to jak on żyje? Co jest, są cholera jasna? Gaśnicę wyciągnął, ale to nie ma co gasić! O, czekajcie, wpadł ognia chyba. Czekajcie, on gasi chyba to. Furgonetka gasi. Kurwa, nie ratuje tego. Jason, co ty zrobiłeś? Przecież ty miałeś jechać tam. Jason! Furgonetka się cała spaliła. Zaraz zginiesz, kurwa. Upogonimy go. Kurde moja, nie, furgonetka. Dobra, widzowie, powiem wam tak, nie udało się jednak, widzowie, to się jednak nie udało. Oj, cholera jasna, widzowie, widzieliście to? On przeżył, on po prostu wysiadł, jego furgonetka spłonęła, jak widzieliście, był potężny wybuch, ale on niestety żyje. Wszystko się spaliło. Kurwa, moja furgonetka, kurwa, jakby leciała w osiu. No, rzeźnie, kurwa, się masz. Kurwa, przedusił mnie! Dobrze, gin! Sukinsyn! Łosy! Dobra, leś mi tutaj, płonie, elegancko. Tu jest ja! Jason jest przyduszony, dobrze, leś tam! Nara! Dobra, wyjeżdżamy. Łosy! Kurwa, ścimać, przyduszył mnie, kurwa, ścimać, włosy!
Yep. A, syn, syn! Gdzie jest mój syn? Ratuj mnie! Dobra, jak nie dojdę, ja będę miał zobaczyć. Płacy! Kurwa, zadusił mi wóz! Ja nie ma go już tego człowieka. No łóżku leżą. Ty! To chyba mój worek z pieniędzmi jest. Patek, kurwa, by to był podważył trochę, kurwa, ścimać! Aaaa! Kurwa, go dorwę, kurwy syna w swoim czasie, go dorwę, spalę tego, kurwa, pana Darka. Ternostosie. Nawet ci nie pomogło teraz, ludzie nawet. Słuchajcie, szukamy pana Darka, gdzie on jest. To nie ma, tylko ludzie są sobie. Już nie znajdziesz go. Wywiozłem go. Na rzeźnie. Nie znajdziesz nic w tej chałupie, nic już nie znajdziesz. Jeszcze ślady są zatarte. O ty. No muszę do Indora zadzwonić. Halo, Indor, gdzie ty jesteś? Miała być śmierć Jasona, ale się niestety udała. Nie udała się. Nie wiem, musimy dać sobie zacząć nagranie z GoPro, z kamerki, to my widzieć, czy on w ogóle wysiadł, czy on nie wysiadł. Bo nie wiem, co się u nim wtedy stało, ale po prostu chyba wysiadł, bo furgonetka spłynęła, wjechała do tego. O Jezu, ten syn, to trzeba się przydużowali. Łazy! Kłody! Leż tam, krawca, złogówko. Kurwa, zadusił mnie. Moje bebechy. Kurwa, mnie wydane bole? Elo! Ty, kurwa, zginiesz. Co teraz? Nie ma furgonetki, czy teraz będziesz jeździł? Mam 3 peka. 30. O kurwa, zdusiła mi wód, jab. No, także tutaj możemy uciekać. Niestety, nie udało się, myślałem... Pal się! Dobrze, pal się. Dobra, widzowie. Tutaj sobie staniemy. Także widzowie, niestety się nie udało. Próbowaliśmy, sami żeście widzieli. Prawie się udało, ale niestety w ostatniej chwili prawdopodobnie zauważył, że jest tam dziura, jest wykop zrobiony. No i niestety szybko wysiadł z furgonetki. Furgonetka wybuchła, spaliła się niestety. Albo stety. Ale on po prostu przeżył. Nie wiem co dalej, tak jak prosił was, 2000 łapeczek to będzie oczywiście wypuszczenie pana Darka z rąk Jasona. Już nie wypuszczę go, coś nie zrobił pomocy. Zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, bo lecimy badania po 30-30 subskrypcji, także jeszcze ktoś nie zostawił subika, zostawiam mordeczkę subskrypcji jak najszybciej. Lecimy do oczywiście po 30-30, napiszcie hashtag egzekucja, mam przypnę serduszko. W dzisiejszym odcinku było to na tyle, trzymajcie się, do jutra i nara.